Cześć, witajcie serdecznie. Dziś chcę się przyjrzeć czołgowi IS, czołg ciężki 7 tieru. No i po kolei tutaj zaczniemy omówienie jego. 1230 punktów wytrzymałości już z tą drugą wieżą, także przybywa nam HP. Masa w obecnej formie 46 ton. 600 koni silnik, 34 maksymalna prędkość. I odnośnie prędkości ważna informacja. Mimo że ta prędkość maksymalna jest mniejsza od poprzednika, czyli KW1S, to tak naprawdę jego mobilność naszego ISA wcale nie jest gorsza. Mimo że korzystam nadal z pierwszego podstawowego silnika. Także na tym polu myślę, że nie zawiedziecie się. Prędkość obrotów 35, jak najbardziej ok, dla mnie bynajmniej. No i pancerz, przechodzimy do pancerza, 120 z przodu, przy czym jest to pancerz bardzo fajnie tutaj ułożony. 90 bok i 60 z tyłu. Pancerz wieży natomiast no, jest troszeczkę słabszy z przodu, 100, 90 bok oraz tyłu. No niestety, co jest raczej standardem, można by powiedzieć, w czołgach rosyjskich, mała szybkostrzelność i prędkość obrotu wieży 28, ale to tutaj raczej nam nie przeszkadza. Zasięg widzenia 350 metrów. I teraz kwestia tego pancerza, gdzie tutaj strzelać. No oczywiście, dolna płyta na korpusie, następnie strzelajmy tutaj w tą część, to jest tutaj taka płaska część właśnie pod wieżą, a między wieżą a korpusem, tutaj mogą nam pociski wejść, ponieważ czasami nawet jakby tutaj strzelać w ten wizjer, no to nawet tutaj zdarzają jakieś się ciekawe ding-dongi. No i jeszcze takim oczywistym jest miejscem do strzelania właz dowódcy, który jest słabym punktem na wieży. No boki są raczej słabsze, ale w każdym razie strzelajcie poniżej linii gąsienic. No a tył polecam bardziej wam strzelać tutaj w tą dolną część, bo górna jest nawet ciekawie skontowana i powiem wam, że pamiętam, że miałem taką jedną bitwę, ustawiłem się tyłem, no i właściwie od tyłu mnie zajechali, może tak. No i dwa pociski zrykoszetowały i nie ma się co dziwić, bo tutaj jest bardzo ciekawy kąt z tyłu. Co prawda silnik uszkodzony, no ale pociski lubią rykoszetować, nawet z tyłu czołgu. Kwestia badania. No jak wspomniałem, czas przeładowania 4,88 i ten czas oferuje tutaj nam najlepsze działo, które wam oczywiście polecam zrobić, ponieważ i tak będziecie musieli to działo zrobić, jak już kupicie ISA 3, no bo jest to droga do kolejnego czołgu, a jednocześnie do najlepszego działa, z jakim po prostu się gra na ISie trzecim, na BL9 oczywiście. Myślę, że możemy sobie darować to działo, no chyba że ktoś was posiada te czołgi wymienione tutaj, no to być może będzie już je miał odblokowane. Kwestia silnika. Silnik jest tutaj akurat bardzo drogi, a pierwszy silnik z czołgu IS-3 jest troszeczkę mocniejszy. Tutaj mamy 600 koni mechanicznych, a w ISie trzecim pierwszy silnik ma 650 koni i dopiero ten drugi jest tylko o 50 koni mocniejszy i to jest właśnie silnik z naszego ISA. Dlatego tutaj akurat się z opracowaniem silnika wstrzymuję i po prostu chcę szybciej dojść do ISA trzeciego i dlatego silnika nie opracowałem. Być może po prostu mając już ISA 3 będę nadal grał ISem i
po prostu przy okazji, jak już się uzbiera ta liczba tutaj, no to wtedy będzie ten silnik i zbadany na ISIE i na ISIE trzecim. To tyle tutaj z badania nad tym czołgiem. Działo obecnie moje tutaj parametry tego działa przedstawiają się następująco: 175 średniej penetracji i 390 damage'a, co już dobrze znamy z poprzednika, z KW1S. 0,46 celności, no tutaj jest gorszy ten parametr, aczkolwiek po patchu 0,86. No dostały te czołgi radzieckie dużego plusa i ta celność się znacznie polepszyła. Oczywiście długi czas celowania, co jest standardem właśnie w rosyjskich czołgach, w większości tych pojazdów. Szybkostrzelność, jak wspominałem, bardzo kiepska. Przy okazji, koszt pocisku to jest 1025, a koszt pocisku za złoto to jest 12 złota bądź 4800 kredytów. I ja akurat włożę 20 pocisków standardowych i 6 za złoto. Moduły, które bym wam tutaj proponował, to bym wybrał ulepszoną wentylację, system naprowadzania i osłoniętą optykę, z racji tego, że wydaje mi się, że ten czołg jest na polu bitwy raczej troszeczkę ślepy i dlatego wybrałbym to. Jeśli wam to jednak nie przeszkadza, to jak najbardziej mechanizm desełujący. I tutaj innego wyboru bym wam nie zaproponował. Mechanizm desełujący na pewno się przyda. Zwiększy czas przeładowania i zwiększy nasze szanse, ponieważ głównie powinniśmy grać tym czołgiem w ten sposób, że strzelamy i chowamy się za osłoną, czekając na kolejny pocisk. Tak to powinno wyglądać. No, dodatkowe wyposażenie raczej standard. Tutaj nie będę się wypowiadał. Przejdźmy zatem do bitwy. No i przede wszystkim chcę wam powiedzieć, jakie są różnice tutaj i moje odczucia właśnie odnośnie tego czołgu w samej grze. Wylosowało nas całkiem fajnie. I to jest duży plus. No i teraz kwestia właśnie tych moich odczuć. Jak to wygląda? KW1S, czołg genialny na swoim szóstym tierze, rzecz jasna, ponieważ nie spotyka jakichś ciężkich przeciwników, nawet jeżeli spotkamy często, powiedzmy, siódme tiery, no to dostajemy to samo działo, co ma na przykład większość tych rosyjskich czołgów, tak jak ISP, powiedzmy, nie? Tak to wygląda. No a także KW-1S jest naprawdę genialnym pojazdem. Jak to wygląda w przypadku czołgu IS? No tutaj otrzymujemy lepszy czas przeładowania. No a poza tym mamy zadanie utrudnione o tyle, ponieważ dostajemy mocniejszych przeciwników i wiele razy losując nas na ósme tiery już penetracja 175 nam nie wystarcza. I dlatego włożę ze sobą złote pociski, mając penetrację 217. Także dlatego załadowałem sobie 6 takich właśnie pocisków. No i z tego też być może powodu, że ten czołg jest usytuowany wyżej. No i trafiamy na 8 tiery. Rzadko się zdarzają 9, ale takie też natrafimy. No bo wiadomo, losowanie 2 tiery wyżej. Moje odczucia są gorsze w grze i tak naprawdę chyba przy tym czołgu nie pozostanę dłużej. Nie mówię, że go sprzedam, że się go pozbędę, ale po prostu przechodząc do ISO 3 po prostu chyba troszeczkę zaprzestanę gry. No bo jednak to nie jest taka fajna maszynka jak KW-1S, która ma
większej części słabszych przeciwników, których zdejmuje na 1-2 strzały. No tutaj już musimy się pomęczyć bardziej. Dużo losowań jest tego typu, że właśnie wiele razy mamy po stronie przeciwnej mamy dużo isów. Akurat tutaj jest troszeczkę inaczej i mamy bardzo dobre losowanie w przypadku tej bitwy. Dużym plusem jest to, że jeżeli odpowiednio się ustawimy, to ten pancerz z przodu może nam fajnie zrykoszetować. No i chowamy się, to co mówiłem, czekamy na przeładowanie i dopiero wtedy możemy sobie wyjechać. No i to by było właściwie tyle z tych większych różnic. Po prostu czołg jest dla już bardziej ogarniętych graczy, bo KW1S daje większą frajdę z tej gry na tym tierze, na jakim jest. No z tym działem 122 no jest po prostu genialne. I właśnie na tego ISA i na te rosyjskie czołgi no trzeba uważać. I praktycznie w tym momencie jestem na jeden strzał od takiego ISA, jak dobrze przyceluję. No to jest po mnie. Nie mówię oczywiście, że tym się gra źle, nie mówię, że mi się gra genialnie. Takie są moje odczucia. M4 tak tutaj denerwuje strasznie. Kwestia dobrego trafienia i... Teraz Tiger wyjechał. Dostaliśmy zbiornik. Czołg zniszczony. To już widzę, że nas od tyłu ktoś wali. Niestety. No w tej bitwie będzie porażka. Jak widać, tutaj drużyna nie poradziła sobie za bardzo. No w tym ja, no troszeczkę też zawiodłem. Można by było lepiej unikać tych strzałów, chociażby od ISA, który ma no ogromny damage. No to jest niewątpliwa zaleta tych właśnie
No już na niższych tierach, bo 6 tier to nie jest tak wysoki tier. Niewątpliwa zaleta. Pozostał nasz Black Prince jako ostatni na polu bitwy. Także moje odczucia są mieszane. Po prostu gra mi się tak średnio już. To nie jest ta frajda, co było z KW1S. Tutaj już to wygląda inaczej. Walczymy przeciwko cięższym czołgom. No. No ale po prostu, jeśli komuś się nie spodoba ten czołg, no to musimy z nim walczyć do końca. Tak się tutaj przedstawia wynik w bitwie. 328, no i największy damage, no damage największy jest łatwo zrobić, no z racji tych ogromnych uszkodzeń. I raport, akurat tutaj jeszcze konto premium, ale mimo nawet bez konta premium 11 tysięcy na plusie bym tutaj wyszedł z tej bitwy. Przy damage'u 1550, no tak to wygląda. Także, no po prostu, jeśli się zastanawiacie nad graniem tym czołgiem, no to kupcie, przetestujcie. Być może wam się bardziej spodoba niż poprzednik, albo mniej niż poprzednik. Będą to wasze prywatne odczucia. To wszystko, co przygotowałem dla was. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.